Tczewskie Starostwo Powiatowe podjęło działania, które mają ułatwić obsługę osób słabosłyszących. W placówce pojawiły się tak zwane pętle indukcyjne, które umożliwią osobie niedosłyszącej odbiór czystego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy. Z takim pomysłem wyszli do nas przedstawiciele Polskiej Fundacji dla Osób Niedosłyszących i takie pętle mamy zainstalowane dwie. Jedna w biurze obsługi klienta, druga w Wydziale Komunikacji i Transportu, gdzie największy, można powiedzieć, ruch petentów i one służą przede wszystkim wyciszeniu otoczenia dla tych osób niedosłyszących i zwiększenie komfortu przy rozmowie, relacji pomiędzy urzędnik a petent. Dla osób głuchych mamy podpisaną umowę z tłumaczem języka migowego i takie osoby mogą do nas się zgłosić, umówić się na takie spotkanie i wtedy przedstawiona jest sprawa dalej celem rozpatrzenia w naszym urzędzie. Również mamy taką opcję na zasadzie internetowego tłumaczenia i gdy przyjdzie osoba głucha, łączymy się z naszym tłumaczem migowym i na bieżąco jest tłumaczony język na język mówiony. Z tych pętli można już korzystać. Zauważyliśmy już kilka przypadków, gdzie osoby już, można powiedzieć, przygotowały się do tego, już wiedzą, jak z tego się skorzysta. Pętla indukcyjna składa się z wzmacniacza, mikrofonu oraz przewodu. Tworzy ona pole elektromagnetyczne, które łączy się z słuchawką osoby niedosłyszącej. Wystarczy, że ta osoba przełączy tryb z M jak mikrofon na T jak telefon i od razu może usłyszeć czysty dźwięk pochodzący od urzędnika właśnie do jego ucha. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce nawet 16% ludności może mieć problem z prawidłowym słyszeniem. Na szczęście coraz częściej w urzędach, na dworcach i innych punktach użyteczności publicznej pojawiają się takie udogodnienia jak pętle indukcyjne.